Hejka, tutaj ja, Melanie. Od ostatniego czasu naprawdę bardzo dużo się zmieniło. Zaczęłam się trzymać z Effie, Elizabeth i z Bianką. Byłyśmy taką świętą czwórką i wszędzie chodziłyśmy razem. Jak mam być szczera, to Bianka nie za bardzo przepadała za Elizabeth i Effie, ale gdy zauważyła, że ja zaczęłam się z nimi trzymać, ona też zaczęła i myślę, że jej polubiła. Fakt, Elizabeth i Effie są takie dosyć inne, bo często mają humorki i trudno jest je zrozumieć, szczególnie Effie, ale i tak bardzo je lubię. Dzisiaj wpadłyśmy na plan, który jest dosyć niebezpieczny, ale myślę, że będzie okej. Effie chce się zemścić na swoim byłym chłopaku, którym jest Thomas. Czasami mam wrażenie, że Effie ma na jego punkcie obsesję. Dosłownie cały czas o nim mówi. Nie zawsze w dobry sposób, w sensie głównie nie w dobry sposób, ale jednak mówi. Widziałeś, co dzisiaj ma Thomas na sobie? Wygląda w tym jak debil. Effie, mów trochę ciszej, bo jeszcze usłyszy. No i dobrze, niech usłyszy. Poza tym wpadła na taki pomysł. Jaki pomysł? Melanie, nie zauważyłaś niczego dziwnego w zachowaniu cudownego chłopaka Thomasa? Nie, co masz na myśli? To, że się cały czas na ciebie gapi. No dobra, może nie cały czas, ale dosyć często. Myślę, że mogłybyśmy to wykorzystać. W jaki sposób? Za 2 dni jest kartkówka z matematyki. No, nic na nią nie umiem. To fantastycznie. Jako iż Thomas jest dobry z matematyki, to pójdziesz do niego dzisiaj, zaraz i zapytasz go, czy mógłby cię poduczyć. Ale co to da? Jego cudowna dziewczyna ma dosłownie obsesję na jego punkt. I dostaje szału, kiedy widzi, że jakaś dziewczyna z nim rozmawia. A co dopiero, gdy poszłaby do niego do domu? Na pewno by się pokłócili i zerwaliby. Cudowny pomysł! Effie, jesteś taka mądra. Wiem, Elizabeth. Okej, ale po co mieliby zrywać? Jesteś taka głupiutka, Melanie. O to właśnie chodzi. Nie mogę patrzeć, jak się obciskują na tych korytarzach i ciągle się sobie szeptają w klasie. Mam tego dość. Myślę, że nie tylko ja. Poza tym chcę się na nich zemścić. Za to, co mi zrobili. Obydwoje. No nie wiem. Dawaj, Melanie. Będzie śmiesznie. No tak, ale czy ja wiem, no... Melanie, dasz radę. No przecież on się cały czas na ciebie patrzy. Nawet teraz. Rozumiesz to? Tak, tak. No faktycznie. Trochę się patrzy. Dobra, a więc plan jest taki. Gdy jego dziewczyna odejdzie, ty do niego podejdziesz i zapytasz go, czy mógłby cię poduczyć. I zrób wszystko, żebyście się uczyli w domu. Dokładnie, najlepiej u niego. Rozumiesz? No tak, ale czemu w domu? Nagrasz na Instagramie jakiś filmik albo zdjęcie, jak nie jesteś u niego w domu. Ważne, żeby było widać, że to jego pokój. Jego dziewczyna na pewno się wścieknie. I zerwą. Jak już mówiłam. No dobra, to musimy tylko poczekać, aż sobie ona odejdzie i spróbuję. Jesteś cudowna. Idę do sklepiku. Chodź ze mną. Strasznie mi nogi bolą po wczorajszym treningu. Pójdziesz sama? Proszę. Pewnie. Dawaj, idź teraz. Okej. To będzie cudowne. Hej, Thomas. O, hej, Melanie. Po ostatniej kartkówce z matematyki wywnioskowałam, że jesteś naprawdę z niej dobry. No, czy ja wiem, czy taki dobry, no coś tam umiem. No nie przesadzaj, przecież dostałeś 5, a cała klasa maksymalnie 3. No, ten temat był akurat w miarę łatwy. Mam taką wielką prośbę do ciebie. Jako iż pojutrze jest kartkówka, to mógłbyś może proszę mnie pouczyć? Mama będzie na mnie wściekła, kiedy dostanę kolejną złą ocenę. Nigdy nikogo nie uczyłem, więc nie wiem, czy dam radę. No co ty, na pewno dasz. Proszę, zależy mi bardzo, żebym dostała dobrą ocenę w końcu. No w sumie to dobra, tylko gdzie? Nie wiem jak ty, ale ja się nie lubię uczyć w żadnych kawiarenkach i tak dalej. Wolałabym w domu. U ciebie? Nie wiem, czy wiesz, ale mieszkam z siostrą, a nie chcę, żeby od razu, wiesz, jakoś tak myślała, że jesteśmy razem, czy tam kręcimy, jakby, no wiesz, o co chodzi. No dobra, no to możemy u mnie. Super. Kiedy? Myślę, że nawet dzisiaj. Super, jestem ci mega wdzięczna. Napisz później do mnie, to ustalimy o której godzinie, dobra? No okej, okay, a tak koło 17, tak? Pasowałoby ci? 17, tak, pewnie, pasowałoby mi. Dobra, to napiszę ci mój adres po szkole. Super, dziękuję, jesteś taki kochany. Melanie, zaczekaj. Tak? Wiem, że to trochę niedobrze z mojej strony, ale czy mogłabyś za bardzo nikomu o tym nie mówić? Dlaczego? Nie chcę, żeby moja dziewczyna się dowiedziała o tym. Okej, okay, ale dlaczego? To takie trochę nie w porządku. Wiem, ale ona wpadnie w szał, będzie strasznie zła, że spotykam się z jakąś inną dziewczyną, szczególnie u mnie w domu. Mhm, rozumiem. A przecież jesteśmy tylko razem w klasie i nic nas nie łączy. Prawda? Mhm. Racja. No, więc proszę cię, nie mów nic jej, okej? Okay? A najlepiej to w ogóle nikomu. Pewnie, masz moje słowo. To do zobaczenia. Do zobaczenia. Ej, chyba jej się udało. Dzień tak by się nie udało. No jak? Powiadaj. Dzisiaj. O 17. Kocham cię, jesteś taka cudowna. Ale miałaś mnie dzisiaj
iść do kawiarni o 16. Elizabeth, są sprawy ważne i ważniejsze. Rozumiesz? Zresztą chyba możemy iść bez ciebie, Melanie. Dobra? No pewnie. Wszystko wam później opowiem. To fantastycznie. Dobra, chodźcie dziewczyny, dzwonek. Okej, więc tradycyjnie. My idziemy, a ty czekasz na siostrę, tak? Mhm, dokładnie, bo dzisiaj kończymy o tej samej porze. Okej, to do jutra. Idziecie? Mhm. Powodzenia ci życzę. No luzie, dam radę. Jakby coś się działo, to pisz do mnie. Będę, spokojnie. Do jutra. Co tak ten Chris się pałęta? O co mu chodzi? Zdecydować się nie może, czy jak? Kochana nie wie, co się będzie działo. Biedna. Hej, Melanie. Hej. O, hej, Toni. Hej. Dzisiaj przychodzi do nas... No, chyba nie do nas, tylko do ciebie. No wiesz, o co mi chodziło. Więc jak, wracamy razem dzisiaj? Nie wiem, czy do końca chcę być trzecim kołem u wozu, ale... Okej. Okay. Tylko błagam, nie całujcie się przede mną. Będziemy iść. Bo naprawdę przykro mi się robi, że dalej jestem sama. My razem nie jesteśmy. A po prostu się przyjaźnimy. Okej, okay, dobra, to chodźmy. No i po co to powiedziałaś? Myślałam, że razem jesteście, ciągle o nim gadasz. Zamknij się, jeszcze usłyszy. Głupia jesteś. Ty jesteś głupia. No zamknij się. Jak było dzisiaj w szkole, Melanie? Ale w sumie w porządku. Czemu pytasz? Ciekawości. Ja uwielbiam wspominać pierwszą klasę. Brzmisz, jakbyś skończył liceum jakieś, nie wiem, 10 lat temu. Nie, po prostu mówię, że lubiłam pierwszą klasę. Ale miałam trochę inną niż ty. Bardziej od połową. No to chyba fajnie. No twoja klasa się wydaje być taka trochę nudziarska w sumie. Chodzisz za Fi i Elizabeth. Nie wspominaj mi nawet o nich. A ty się z nimi zadajesz, co nie? Jeszcze z Bianką. Przecież Biankę lubisz. No tak, chodzi mi o to, że Bianka też się zadaje z Elizabeth i Effie. No tak, są w porządku. Elizabeth jeszcze tak, ale Effie? Błagam cię. No co jest z nimi nie tak? O Effie chodzi bardzo dużo plotek, szczególnie w klasach trzecich. Ta, ciekawe jakie. Chociażby to, że okradała swoje koleżanki. Bez przesady, nie wydaje mi się, żeby Effie coś takiego była w stanie zrobić. Pożyjesz, to się przekonasz. Ta, bez przesady. O Effie chodzi bardzo dużo plotek, ale nie mam siły, żeby o tym wspominać. No jakoś nie za bardzo wam wierzę. Effie ma swoje humorki, ale nie jest taka. Jest dosyć specyficzna, ale nigdy bym mnie na przykład nie okradła. Ale się tak nie unoś. Effie jest masa plotek, a to była tylko jedna z niej. Super, fantastycznie. Dobra, już się nie opowiadaj, bo się na nas obrazi zaraz. Prawda, kochana? A dajcie mi spokój. Ej, nie złość się. Chcieliśmy cię tylko ostrzec. Przecież jeśli chcesz, to możesz się z nim zadawać. Ja za nim nie przepadam, ale twoja sprawa.